Jak na oficjalne otwarcie przystało, nie zabrakło czerwonej wstęgi, toastów, przemówień, radosnych i wzruszających momentów, ale przede wszystkim pozytywnych myśli, bo tutaj inaczej być nie może, nazwa zobowiązuje. Odwiedzając Dworzec Dobrych Myśli, myślimy pozytywnie. Jestem właścicielem kolekcji około 10 tysięcy misiów, która sprowadziła się teraz do Ustronia, do Dworca Dobrych Myśli. Mam nadzieję, że będzie to szczęśliwe miejsce dla nich i przetrwają następne stulecie tego dworca. Najstarszy misiek ma 100 lat, 120, najmniejszy 2 mm, a największy 10 metrów. Dzisiaj niestety w związku z pogodą nie mogliśmy go wystawić. Tak. Jak to się stało, że tutaj w Ustroniu one znalazły właśnie te wszystkie misie swoje miejsce? Powiem tak, przypadek, zupełny przypadek. Kolej dała otwarcie na wynajem tych obiektów, więc zgłosiłem się, dostałem klucze, przyszedłem tu obejrzeć, no i w piwnicy znalazłem pudełko, na którym pisało Zielonka AKS. Moje rodzinne miasto, mój klub sportowy, moje nazwisko, no czyli jakie jeszcze znaki potrzebuję, żeby tutaj wprowadzić moje misie. To był znak i udało się. Jest pan zadowolony z tego efektu końcowego, no bo dzisiaj wielkie otwarcie? Jestem zadowolony i mam nadzieję, że wszyscy będziemy, wszyscy, którzy chcą po prostu się zatrzymać na chwilę w tym biegnącym czasie i pomyśleć o tym, że te przedmioty, które tutaj są, bo to są misie, one ożywają tylko w rękach dziecka. One przez fantazję pobudzają je do życia. I myślę, że takich fantazji mieliśmy wiele, nawet jako dzieci. I pamiętamy niektóre i możemy tutaj powspominać, spotykając swoich ulubieńców z lat dzieciństwa. Ja zawsze będę mówił, uczmy dzieci kochać misie, aby umiały kochać ludzi. Bo to jest ważne. Dzisiejsze uczucia są tak daleko od nas, że nie jesteśmy w stanie po prostu zapanować nad tym wszystkim i wiele ludzi ma problemu, wielu. Więc w tym miejscu na pewno odnajdzie siebie. Ale dzisiaj też był taki moment wzruszenia. To było takie pana marzenie, żeby takie miejsce właśnie powstało, żeby ożyło? Naturalnie tak. W końcu wiecznie żyć nie będę, tak? Wiele lat jeszcze mają one do przeżycia, a zostały mi czasami powierzone przez ludzi, którzy bardzo pragną, aby te miśki dalej trwały, więc restauruję je, jeżeli jest potrzeba. Robię wszystko, żeby mogły zaistnieć znowu, w nowym życiu, w nowym miejscu, z nowymi przyjaciółmi i poznając nowych ludzi, bo oni patrzą też na nas. Dworzec Dobrych Myśli to przede wszystkim dom dla największej kolekcji misiów w Europie, ale zobaczymy tutaj nie tylko misie. To również miniaturowe krawiectwo artystyczne oraz lalki świata w strojach regionalnych. Zawiadowca stacji pomyślał również o edukacyjnych ścieżkach dobrych myśli. Robię też różne inne rzeczy, które tutaj można spotkać po drodze, na przykład kawałki materiału oprawione w ramki, które ręcznie potem wymalowywuję i można też stworzyć jakieś małe dzieło dla siebie, tak, dla swojego ducha, żeby było spokojniej. Czyli różnego rodzaju miśki, no a te lalki, które tutaj jeszcze uzupełniają tą kolekcję? To był przypadek znowu, ponieważ pani Liszka, która robi, zbiera lalki świata w strojach ludowych, jak i pani Anita Michałowska, która ręcznie robi sukieneczki, kostiumy, wszystko na lalkach Barbie. Przepięknie, misternie zrobione rzeczy. Także są też piękne, małe rączki w Polsce, które potrafią coś ciekawego stworzyć i to musimy docenić. Ile lalek, może nam pan powiedzieć? Są tutaj 2000 lalek w strojach ludowych i około 500 lalek z miniaturowego krawiectwa pani Anity. Macie jakąś stronę, fanpage'a, coś prowadzicie? Naturalnie mam stronę, którą prowadzę od lat, misiekom.pl. Zapraszam serdecznie. Jestem też na Facebooku jako Bruno de Bar, więc zapraszam podziwiać, oglądać i krytykować. I czasami trzeba powiedzieć, że to czy tamto byłoby lepiej, wtedy postaram się to zrobić jeszcze lepiej. Ale myślę, że nie jest źle. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, do widzenia.
Do zobaczenia na Dworcu Dobrych Myśli. To miejsce z pewnością łączy pokolenia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.